Siemanko drugi odcinek Conflict of Nations. Dzisiaj zajmiemy się troszkę lotnictwem, czyli samolotami. Pominiemy w tym etapie niestety helikoptery, to będzie w następnej jakiejś części odcinka. Zacznijmy sobie od tego, może jaką ja przyjmuję strategię też, o czym wiem dużo, o czym niestety troszkę mniej, jak wyglądają te badania. Więc ja sobie używam zawsze myśliwców przewagi powietrznej czyli tego pierwszego drzewka z góry. Mamy je dostępne i od pierwszego dnia na start zawsze mamy ten jeden samolot właśnie takiej przewagi powietrznej. E, tutaj macie drony, które też dość często sobie używam e, i niektórzy używają dość często i w dużych ilościach myśliwców uderzeniowych, czego akurat ja nie praktykuję i ja oczywiście powiem Wam dlaczego. E, I następne maszyny takie, to są e, ciężkie bombowce, które ja też e, lubię używać. Mamy też tutaj takie latające radary, które na większym terenie pokazują, co się dzieje. Mamy też samoloty patrolowe marynarki wojennej, które powinny służyć do ataków na statki. I niestety, ja też tego do końca nie lubię. Co jak się strzela? Jak się używa rakiet, w którym momencie? To wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że komuś się on przyda. A więc tak, ja sobie gram tutaj akurat Kazachstanem. Tutaj Kuba wdarła się już na Francję i tutaj była aż na Polsce i Niemczech, ale niech przepędziłem. Ale nie będę sobie tutaj dawał żadnych zasług. Słuchajcie, to są moje fajtery, czyli przewagi powietrznej samolociki. Tutaj akurat mam taki jeden do patrolowania. Stałego miejsca, niech on tutaj sobie patroluje, żeby na morzu mi odkryć w razie, co jakby ktoś mi tutaj chciał podlechać jakimiś okrętami. Ja sobie biorę tutaj pięć moich sztuk i po co ich używam i dlaczego. Myślę, że większość osób używa myśliwców uderzeniowych, a nie tej przewagi powietrznej, i dla mnie jest to dobre, ponieważ, no, dajmy w przypadku, tutaj powiem Wam, jak tutaj to wygląda. Kuba myślała sobie, że jak wyśle sobie trzy takie uderzeniowe myśliwce gdzieś będzie patrolował i próbował uderzać w moje jednostki to oczywiście ja się poddam i powiem boże zlituj się no niestety tak się składa że ja gram uderzeniowymi i one są dużo mocniejsze w powietrzu od tymi przewagi powietrznej gram a nie uderzeniowymi już pomyliłem popatrzcie sobie taki myśliwiec przewagi powietrznej ja nazywam je fajtery to są te pierwsze, ja mam akurat MIG 23, bo gram tym e, europejską, rosyjską e, tutaj nacją jakby, więc takie mam jednostki i zobaczcie sobie one mają 6 i 7,5. Te dwie rzeczy mnie interesują, nie reszta, czyli 6 w ataku przeciwko samolotom i w obronie również tyle i 7,5 przeciwko helikopterom. Używanie zwykłych e, takich fajterów, często robią ludzie ten błąd, że używają je do ataku na piechotę, na jakieś czołgi, na jakieś statki. Słuchajcie, w ten sposób wykańczacie sobie tylko taki samolot, ponieważ on zawsze oberwie od jakiejś piechoty. Takie zadawanie obrażeń dwa, półtora, jeden czemukolwiek jest po prostu stratą waszego czasu i prędzej się wykończycie na takich jednostkach niż nie zadacie im tam obrażeń. Więc ich po prostu się nie używa do takich ataków na, na Ziemię, na jakieś jednostki. I więc tutaj, jeśli mieliśmy ile, zapamiętajmy, 6,0 i 7,5 przeciwko uderzeniowym, które są tutaj i mają one ile 2 i 3. Więc zobaczcie sobie, jaka jest duża przewaga ponad dwa razy tyle, nawet trzy Więc takie e, uderzeniowe samoloty nie mają szans w powietrzu z tymi, z przewagi powietrznej, które ja lubię używać i powiecie, no dobra, ale te przewagi powietrznej, no nie nadają się tak, takiego ataku właśnie na takie jakieś jednostki naziemne, no tak, no tak to właśnie jest, bo nie można mieć świetnego wszystkiego w jednym, więc ja używam sobie do pomocy na takie jednostki naziemne jakiekolwiek i pływające moje bombowce, Tutaj sobie one gdzieś fruwają. O. No one mają dużo większy zasięg od zwykłych takich fajterów i uderzeniowych, więc to też jest ich duża zaleta. Wiem, że są drogie i dopiero są chyba na trzecim czy czwartym dniu do odblokowania, ale to jest akurat moja strategia. Wy możecie sobie oczywiście grać tylko uderzeniowymi, tak jak wiele osób robi. Bardzo mało uwierzcie mi osób. Robi moją taktykę. Dla mnie jest to, mówiłem dobrze, bo w powietrzu po prostu niszczę wszystko, co zobaczę. Do tego mogę sobie tam czasem postawić o taki anti-air, jakiś batalion, jakieś jednostki przeciwpowietrzne. Nie muszę mieć ich dużo, bo mam dużo tych samolotów, fighterów. Więc wasz wybór, wasza taktyka. I co ważne, jeszcze, aby wam pokazać. Na pierwszych poziomach oczywiście one nie mają rakiet. Tutaj macie takie kolejne bonusy do, do życia, do prędkości i następne już tak jakby klasa wyżej. Tak? Tam mieliśmy takie, jak one się nazywają, Migi 23, a teraz już mam Migi 29. I od tego momentu one mogą używać pocisków rakiet manewrujących, więc żeby odblokować jeszcze te rakiety, żeby móc nimi strzelać i je produkować, Musicie sobie najpierw niestety program rozwoju pocisków kierowanych odblokować, to jest pierwsze, co musicie zrobić, jest drogie 10 tysięcy gotówki 3000, aż tutaj rzadkich surowców, więc no, boli boli, żeby to odblokować. Później robicie sobie pociski balistyczne, też troszkę to kosztuje i dopiero za trzecim, razem jak już tamte wcześniejsze odblokujecie, macie tutaj pociski manewrujące. I już wreszcie będziecie w domu, więc jak już to wam się odblokuje, bierzecie sobie taki samolocik. I zamiast atakować jakieś jednostki naziemne, podlatujecie sobie w miarę blisko, nie, nie bezpośrednio nad miasto, nie przy nich, bo coś was tutaj trafi. Bo nieraz bywa, że zwykłe jakieś jednostki też was zobaczą, próbują was strącić. Więc lecicie sobie zawsze kawałek z boku. Aby was tutaj nikt nie dosięgnął, one sobie tam podlecą, już w miarę, aby możecie sobie ataku to atakować. Klikacie na pocisk, bierzecie manewrujący pocisk, dajecie na cel. Potwierdź i pocisk sobie leci, aby macie spokój i nie odniesiecie żadnych obrażeń. Bo po co się narażać? Wracam sobie troszkę na moje tereny i ta rakietka sobie już leci. No, i sięgnie gości. Co do bombowców, bo o uderzeniowych samolotach mogę wam powiedzieć tylko tyle, że w powietrzu są słabsze i tak naprawdę no one mają troszkę lepsze statystyki, jeśli chcecie uderzać jakieś jednostki piechoty czy jakieś czołgi. No, no na statki, dalej, to jest słabe i też raczej się nie opłaca. No, ale te jednostki piechoty i czołgi możecie atakować. No, ale są one takie dosyć moim zdaniem słabe. Hmm. Może tam gdzieś na początkowych etapach, albo macie duże staki po kilka sztuk tych samolotów, to coś zdziałacie. Ale jak ktoś ma jakieś anti air mówię, jednostki, tak jak ja, czasem gdzieś sobie postawi, albo nie, daj Boże, ma przewagę powietrzną tymi samolotami Fighter, więc tymi uderzeniowymi po prostu poniesiecie porażkę. Więc. To zależy już od Waszej taktyki. Niektórzy robią też tak, że biorą sobie 1-2 fightery, a resztę 3-4 sztuki biorą sobie tych uderzeniowych i w ten sposób też atakują. Więc tutaj taktyka zależy od Was. Ja przedstawiam Wam, jak ja to robię. Co do bombowców, pamiętajcie, że mają dużo większy zasięg latania niż zwykłe samoloty, takie myśliwce. To jest ich przewaga. Wiem, że są drogie. Co Wam oczywiście też zaraz zaprezentuję, bo pewnie niektórzy z Was ich nie budują, bo są drogie, są dopiero od czwartego dnia do budowy i po prostu macie ich na początku zwykle też jeden, dwie sztuki, dosyć mało. Ale uwierzcie mi, jak one nieraz uratowały mi skórę, to nie macie pojęcia. Dwa, to są takie świetne jednostki, zwłaszcza na początku, bez żadnych upgrade'ów. Łatwo sobie radzą z piechotą. I przeceję wam taką sytuację, kiedy ktoś kiedyś wysłał na mnie 8 jednostek piechoty, ale nie w staku w jednej takiej jednostkę, tylko on sobie podzielił je. Jedną wysłał, drugą, trzecią, czwartą, tak po kolei i to był taki stak ośmiu jednostek i on sobie pomyślał pewnie, no teraz cię kolego mam, bo będziesz musiał atakować jedną po drugiej i nie trafisz moich wszystkich naraz. Gość nie wiedział, że mam bombowca. Co się niestety okazało, puściłem sobie takie swoje bombowce, w jego miejsce, gdzie miał te wszystkie jednostki i zwykłym atakiem, atakuj w jedną z tych jednostek wszystkie jednostki padły na jednym strzale. Gość pewnie załamał, bo stracił wszystko na raz. A gdyby puścił je w staku w 5 sztuk, w ośmiu sztukach, nawet jakby miał tego debuffa, to nie straciłby tych wszystkich jednostek, ponieważ by się ta cała energia obrażenia skumulowały na ośmiu i może straciłby tam jedną jednostkę, dwie i ja bym też podniósł jakieś tam lekkie straty na bombowcach, a tu pach, jednym strzałem osiem jednostek, każda osobno, wszystkie leżą. Brawo i aż mi ulżyło wtedy, mówiłem, Boże, osiem jednostek na moje miasto idzie, co ja, bo, co ja zrobię, ale bombowiec mi uratował. No i one są takie bardziej skuteczne nawet od tych myśliwców uderzeniowych. Fakt, troszkę wolniej lecą od uderzeniowych myśliwców, ale są po prostu mocniejsze jeśli chodzi o ogień. Jeśli ktoś oczywiście ma jakąś osłonę przeciwlotniczą lub samoloty jakieś nawet uderzeniowe, które też mogą Wam trochę zrobić kuku, zwłaszcza jeśli ktoś ma takie fightery jak ja, no to musicie już uważać, nie możecie puszczać samych takich bombowców na pastwę losu, bo no po prostu wam je strącą. Jak sobie atakować takimi bombowcami i w czym są, taką mają przewagę oprócz tego swojego zasięgu i swojej mocy. One są też dobre do tego, aby na przykład zobaczyć jakieś miasto, czy jakieś dane jednostki w jakimś sektorze, dużo dalej odlatujecie sobie od nich, tak jak ja na przykład tutaj nic nie wiem, że mi nic nie sięgnie. Jak macie już nimi rakiety odblokowaliście sobie te manewrujące i one chyba te bombowce mają nie wiem czy od razu czy nie na następnym etapie tutaj już te pociski ale wiem że szybciej od takich zwykłych myśliwców no i z daleka od celu wypuszczacie sobie te pociski czy to na miasto czy to na najlepiej na jednostki które widzicie gdzieś gdzie zaobserwowaliście, gdzie się tam widać, gdzieś wkraczają na waszą granicę kilka takich pocisków. One mogą transportować ich więcej niż myzł myśliwce. Zobaczcie sobie, tutaj mam cztery bombowce, a mam możliwość 12 sztuk do odpalenia. Więc no, jak dla mnie one są naprawdę skuteczne. Zwłaszcza jeśli już zrobiłem sobie na niebie przewagę. Przeciwnik wie, że nie polata sobie, mam fightery. No to takimi bombowcami jestem po prostu bezkarny. Czy to gdzieś jakieś jedna, dwie jednostki widzę, że gdzieś mnie ktoś atakuje zwykłym atakiem. Nawet nie muszę używać tych pocisków, jeśli wiem, że tam są jedna, dwie jednostki, jakieś piechoty. Wysyłam takie coś, biorę atak, cyk i tam tych jednostek nie ma, po prostu ich zmiecie. Jeśli wiem, że tam jest, mówię, jakaś obrona przeciwlotnicza... Jakieś samoloty gdzieś są, mogą być w pobliżu. No to nie warto dawać zwykłego ataku, właśnie wtedy, tylko, mówię, użyć sobie najpierw tych pocisków, i ewentualnie już na koniec widzicie, że tam jakieś jedna jednostka, dwie zostały, wszystko zbombardowaliście pociskami. Wtedy bierzecie sobie atak i to bijacie ich po prostu, i po tym ataku wasz bombowiec wróci sobie na wasze miejsce. Tak wygląda atak i gra bombowcami. Mają też one możliwość oczywiście. Tutaj pocisków tych mocniejszych. Jeśli odkryjecie sobie pociski e, chemiczne i nuklearne, one oczywiście są tutaj dalej. Jeśli odkryjecie sobie tutaj program rozwoju pocisków kierowanych, mm, później tam, tak jak mówiłem, że mieć manewrujące, bierzecie balistyczne. Manewrujące dopiero na trzecim miejscu. I tutaj możecie się też zainteresować właśnie chemicznymi jeśli nie interesują was tamte rzeczy i myślicie sobie Ho, my będziemy jak Rosja i będziemy mieli tylko jakieś nuklearne i chemiczne, żeby wszyscy się nas bali napiszemy tutaj informacje do wszystkich, że ich zmieciemy jak ktoś nas zaatakuje, bo uwierzcie mi są też tacy gracze, którzy w ten sposób właśnie robią nie interesują ich jakieś pociski manewrujące czy nawet balistyczne, tylko po prostu robią sobie tutaj raz, później biorą sobie chemiczne yy, i później biorą sobie Jądrowe, bronią jądrową i mają takiego straszaka, i no nie będę tutaj się rozwijał na temat tego, w jaki sposób się atakuje taką bronią, czy jest warto i kiedy, i ile ich można puścić, i tak dalej. Myślę, że to jest na osobny materiał, no ale tak jak mówię, bombowcami możecie sobie takie ładunki przenosić, i też oddalacie się gdzieś dalej od miasta, nawet dużo dalej, na jakimś dystansie sporo większym, i po prostu co, no. Odpalacie sobie takie ładunki, pocisk, pach nuklearny, cyk, potwierdzacie i tam już jest zagłada. Następna jednostka, taka, którą ja używam często, jest oczywiście dron, czyli już mam jakieś 2-3 samoloty fightery, to wtedy odpalam sobie budowę takiego dronika. One są tanie i bardzo pomagają. Na mojej taktyce one są. Zwłaszcza gdzieś na początku, na pierwszych atakach na jakiś kraj są bardzo pożyteczne. One są tutaj na samym dole. Samo odkrycie jest, widzicie, dosyć tanie. Na samych pierwszych etapach tych dwóch one nie mają możliwości żadnego ataku, więc sobie tylko latają i obserwują. Co ważne, takim dronem, pamiętajcie, gdzie jest mój dronik tutaj. Czy on już sobie poleciał? Nie jest tutaj. Takim dronem też nie staracie się nie latać bezpośrednio nad e, miejsca, gdzieś, gdzie mogą być jednostki, tylko tuż z boku, tak żeby was nie, łatwiej nie trafili i dronami, nawet jak wlecicie do kogoś, jeśli macie z nim pokój na jego granicę, to nie wywołujcie wojny żadnej więc możecie sobie swobodnie latać takim dronem i nie wywołać wojny, a zobaczycie sobie, zobaczycie sobie i wyskanujecie, co ma przeciwnik w miastach, jakich używa jednostek, wszystko się dowiecie i uwierzcie mi, że dla mnie to jest bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza jeśli atakuje się nocą. Słuchajcie, moja taktyka. Mieliśmy tutaj atakować, zaraz Wam pokażę. Tutaj mam akurat układ z Mali i... Z Angolą, i tutaj na samym południu Afryki była Kolumbia z, wraz z Mali. No i oni wiedzieli, że oni zatakują. Ja chciałem im pomóc. Chłopaki się już tutaj bali, bo oni tu zajęli prawie całe południe tej Afryki. Granica była tutaj tak na południe przedzielona. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co mają za jednostki, ani oni się obawiali, co możemy zrobić. No, to ja sobie w nocy cyk przetransportowałem 2 trzy drony na ich lotniska. Tutaj moich przyjaciół, no i gdy wszyscy sobie poszli spać, słuchajcie, ja sobie jednego puściłem, drugiego, trzeciego. Całe południe widziałem, co się dzieje, jakie ma przeciwnik jednostki, gdzie stacjonują, czym ich trafić, kiedy. Wszystko rozpisałem to oczywiście moim sojusznikom. No, i w nocy następnego dnia, już trwały przygotowania na następną noc. Tutaj mieli sobie na przykład lotnisko takie w Bombasie, teraz już tu nic nie ma. Wykierowałem tutaj pociski balistyczne. Mieli tam chyba z kilkanaście samolotów, jakieś jednostki, słuchajcie, ja wszystko wiedziałem już co mają, tak? Bo zeskanowałem sobie dronem i pociski balistyczne. Raz, dwa, trzy tam rozpierdział mnie niesamowity. Wszystko stracili no i pewnie się załamali. No i po tych atakach na miastach. Takich, gdzie mieli większe jednostki, gdzie im wszystko zniszczyłem. No, moi sojusznicy ruszyli na nich po moim mm, takim wezwaniu i mówieniu im po prostu, że słuchajcie, teraz macie prawie czysty teren, atakujcie. Zjechali, wymietli ich w pył i, i tyle. Tak to wygląda, jeśli chodzi o drony, więc naprawdę są dobre. Zwłaszcza pamiętajcie, że nie wywołują wojny i możecie sobie kogoś wyskanować. Ktoś może wam oczywiście napisać, ej, zabierz tego drona bo dostanie w głowę albo wypowie wam wojnę albo po prostu go strąci i wtedy on wywoła wojnę. No ale tak czy inaczej są one potrzebne, zwłaszcza ja tak uważam, wy oczywiście możecie stosować sobie inną taktykę. Tutaj po drugim poziomie macie szybkość ich zasięg i następne poziomy już są z możliwością ataku jakiegoś minimalnego, ale zawsze coś, prawda? Bo one mają też większy zazwyczaj zasięg od samolotów i jakiś tutaj już no powiedzmy mały damage zaczyna się robić. Tutaj jest 2 i 4, więc jakieś tam małe kuku pojedynczym jednostkom może zrobicie. Na ostatnim etapie największym dronie mamy tutaj 4 i 6,5. No to już tam no powiedzmy, że coś tam <laughs> sobie zrobicie. Ja akurat nie robię ich nigdy na wyższe poziomie, Mi zależy na tym, żeby wyskanować przeciwnika, dowiedzieć się dokładnie, jakie ma jednostki, bo wszystko wam poda taki dron. Ile mają jednostek, czy jest tam artyleria, jakie jednostki pancerne, a jak wyślecie tam zwykły myśliwiec, to nie pokażę wam tego, bo jest znak zapytania, tylko pokażę, że są tam jakieś jednostki, chyba że będziecie mieli już bardzo rozwinięte te. Fajtery wtedy już będziecie mogli widzieć więcej, praktycznie jak dron. Także tu, jeśli chodzi o te trzy jednostki mamy omówione, jak atakować rakietami, już też wszystko wiecie. Obówmy sobie też teraz takie coś jak samoloty patrolowe, marynarki wojennej. Czyli to są takie, które mają strzec waszych wód i atakować statki, ale niestety, ja uważam je za słabe. Może ktoś z Was twierdzi inaczej, ma jakieś większe doświadczenie co do tych jednostek? Ja niestety ich nie praktykuję. Mam tutaj gdzieś te jednostki, minimalnie chyba tam dwie. O, wybudowałem sobie czy tam łącznie cztery, gdzieś po dwie sztuki sobie latają. Obszar tego, co on skanuje, no jest, jak widzicie, mały nie widać tak dużo no fakt, że może zeskanować tam jakieś łodzie podwodne, może i statki, bo ma ten sonar taki niebieski bardziej dookoła poza tym widocznym, ale samo to no nie jest jakiś duży ten obszar. Więcej widzę na przykład tutaj na samolotach, no co prawda niekoniecznie co za łodzi podwodnych, ale takie myśliwce, tutaj głównie chodzi mi o to, żeby wcześniej po prostu mnie ostrzec i zobaczyć wroga, jeśli podpływa do moich miast. Tymi jednostkami opowiem Wam sytuację, kiedy stwierdziłem, że one są do dupy. W momencie, kiedy przeciwnik kiedyś zniszczył mi wszystkie miasta portowe, gdzie nie mogłem budować sobie statków, no i osiągnął przewagę na morzu. Miał tych statków już po kilka sztuk. To ja stwierdziłem, dobra, skoro nie mogę go sięgnąć statkami, wybuduję sobie pełno tych patrolowych i dam mu popalić. No i słuchajcie, ja sobie te samoloty wybudowałem z takach, tam po 5 sztuk, miałem ich chyba z 10 czy 15. Robiłem sobie już tutaj te samoloty marynarki na jakichś wysokich poziomach. Nie wiem, czy to nie był już ostatni. I tak naprawdę oprócz tych możliwości, gdzie one miały pociski już na dalszych poziomach. Co mam również na fighterach, tak? Te pociski. No to atakowałem statki nawet po 3-4 sztuki, gdzie miał gościu jakieś niszczyciele czy inne. Ja wysyłałem tam więcej niż on miał tych statków, tych moich samolotów na wal, tych marynarki. Słuchajcie, tak miło łoił tymi statkami, że ja traciłem tam na każdym ataku po jeden, po dwa samoloty, a jemu tam ledwo co schodziło. Tej energii, więc stwierdziłem, ile ja muszę wbudować tych cholernych samolotów, żeby radzić sobie z tymi statkami. Mówię, no przecież nie mam szans. I tak się też stało. Gość mnie po prostu zniszczył wszędzie na wszystkich moich portach i stwierdziłem, że nie mam szans tymi samolotami co do statków. Więc one mogą służyć jakoś takie pomocnicze, albo jeśli wróg nie ma dużo statków, ma tutaj na przykład, tak jak tutaj kolega ma jeden, no tutaj akurat ma cruisera, no to. Dosyć też mocny, ale no dobra, dajmy na to, że to jest jakaś fregata, czy jakiś destroyer, albo korwety. No to dobra, to macie tych samolotów tam ciut więcej, to może jakoś sobie tam poradzicie, czy tam z łodziami podwodnymi, ale w innym przypadku nie warto jest na nie liczyć, jeśli chcecie zniszczyć komuś marynarkę wojenną. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te samoloty. Macie też awaksy. To są takie mm, radary powietrzne, tak? Takie sonary wasze, że wysyłacie je gdzieś i one większy obszar wam pokazują. Ja raczej ich nie używam, ponieważ staram się używać dronów. Więc, no jak ktoś ma taką taktykę i ma same lotnictwo i chce być potężny w powietrzu, proszę bardzo, niech sobie buduje też awaksy. One też tanie nie są, z tego co pamiętam. Chociaż nie, nie są takie drogie, jak myślałem. No, ale ja ich nie używam. Jeśli chodzi o morskie takie samoloty, myśliwce, jakieś marynarki uderzeniowe, one są zazwyczaj ciut mocniejsze od tych zwykłych, ale są na późniejszych etapach i mają mniejszą możliwość tych dodawania sobie następnych poziomów buffów. Jest jeden, i za jakiś czas możecie zrobić taki duży upgrade. Więc ja raczej ich nie wciskam sobie, zwłaszcza jeśli chodzi, że one są typowo podstatki, tak, pod jakieś walki też na morzu i na lotniskowca. Ja lotniskowców też raczej nie używam, więc nie jestem w tym temacie aż tak obeznany, żeby wam doradzać co do tej, tych morskich jednostek. Wiem, że są ciut mocniejsze przeciwko statkom, a tak poza tym nie widzę w nich jakichś innych większych plusów, więc ja po prostu idę sobie zawsze w linię normalną, czy to uderzeniowe, czy powietrzne, zwykłe. Nie jestem pewien, dajcie mi znać, jeśli ktoś wie, bo ja tego akurat nie sprawdziłem na tyle, albo już zapomniałem, czy na lotniskowiec wejdzie więcej myśliwców morskich niż zwykłych. Czy tu jest jakaś różnica? Tego akurat nie wiem, ale mówię, ja nie używam lotniskowców. Poza tym nie widzę żadnej tutaj różnicy, więc w moim przypadku uważam, że to dla mnie zbędne. Jeśli chodzi o stelty, mm, też nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, co do nich, ponieważ gra musi już być naprawdę w jakimś późnym rozwoju, gdzie te bitwy są już naprawdę takie już zaawansowane, gdzie już się tłuką, nie wiem, ostatnie dwa. Ostatnie dwie koalicje, gdzie już wszystko zależy od minimalnych jakichś szczegółów, i wtedy bierzecie sobie takie samoloty, myśliwce stelt, czy bombowce. Tutaj też stelt macie. One wiadomo, możecie sobie nimi tutaj dziś latać na jakichś okolicach wroga nad miastem i tylko pojawić się w chwili ataku, gdzie nie spodziewa się was po prostu wróg uderzyć i znowu zniknąć. No, nie są też one tanie, wiadomo. Ale na późnych etapach gry, gdzie już macie pełno surowców, mogą oczywiście one robić e, tutaj przewagę. Taką więc, na późnych etapach gry, ok. Możecie sobie je oczywiście budować, zrobią jakąś przewagę. Helikoptery, heli, heli, nie będziemy sobie tutaj omawiać helikopterów, śmigłowców żadnych, bo to jest też na. <laughs> przepraszam za moją chrypkę. To jest na inny następny materiał co do śmigłowców. Myślę, że tutaj większość takich podstawowych rozwiązań i pomysłów i taktycznych też, też Wam podpowiedziałem. Widzimy się w grze, dajcie znać jaki materiał o jakich jednostkach następnych czy taktyce chcecie zobaczyć dalej. Ja się już z Wami żegnam, mam nadzieję, że komuś tym pomogłem i do usłyszenia.